A więc tak, przyjechałem tu sam, bo się chłopakom nie chciało. A ja mówię, pozwiedzam sobie. Przy okazji nagram na spokojnie jakieś ujęcia z tego miasteczka. I mam nadzieję, że się tu kurwa nie zgubię, nie? Tak, że coś wam ponagrywam. Patrzcie, jakie fajne graffiti, no. Na podłodze. Niezłe świry tu są, kurde, powiem wam. Masz to w Polsce, koleżko, patrzcie, zapłaciłem tyle, 4,44 za tyle. Czyli kupiłem to wszystko w Jumbo, czyli to jest taki sklep podobno tani, nie taki ściągający dużą prowizję. No i różne rodzaje sobie kupiłem, wam powiem, który najlepszy potem. Dużo Fanta, spoko, ale w sumie dupy nie urywa. Mam wielką nadzieję, że się nie rozpada, bo zaczyna kropić, a jestem na rowerku. Ale może Bóg mi pomoże. Ej, ludzie tu są ogólnie mega dobrze ubrani, nie? Wszyscy, a ja się taki zwiochy urwałem, kurde. Na sportowo, byleby wyjechać. W sumie nie wiedziałem nawet, że pojadę do Velno. Tak mnie po prostu pokierowało. I kurde, się czuję jak taki wieśniak. Sobie. Parę ludzi zawsze podchodzi do mnie. I pamiętajcie, że jak ludzie do was podchodzą w takich krajach, czy cokolwiek, to zawsze ja ogólnie mam z tyłu głowy, że mogą mieć wobec mnie złe intencje i na przykład chcieć mnie okraść, czy cokolwiek. Zawsze. Ja ogólnie pozytywnie podchodzę do ludzi, ale warto na wszelki wypadek mieć takie podejście. Pytanka, na którą miałem odpowiadać. Chciałem to jakoś ładnie zrobić, żeby zawsze było tam pod kadrem. O, jest bardzo ładnie ogólnie. To mam wszystkie zapisane na innym telefonie, bo tutaj wziąłem dwa telefoniki. Ale na pewno pamiętam, że było pytanie, dlaczego w ogóle wyjechaliśmy do Holandii z Garbatym. No ogólnie historia wygląda tak. Dawno mieliśmy zaplanowane, żeby sobie wyjechać za granicę, ale nie wiedzieliśmy, jak się za to wziąć. Po prostu cały czas kminiliśmy, kurde, jak to zrobić, Garbaty, pojechałoby się, co? A ja mówię, no pojechałoby się, nie? Garbaty mówi. Więc kurwa, kminiliśmy, mieliśmy pytać kuzyna, mieliśmy pytać ludzi, którzy już wyjechali za granicę, mieliśmy pytać dużo ludzi, żeby się rozeznać, coś ten, aż w końcu przyszedł pewien dzień, że stwierdziliśmy z Garbatym, że im dłużej będziemy kminić, tym po prostu dłużej tego nie zrobimy i albo strach nas wycofa z tego, albo z jakichś przyczyn nie pojedziemy. Więc stwierdziliśmy, że wchodzimy na Elixa i bierzemy pierwszą lepszą ofertę z brzegu. No i wzięliśmy pierwszą lepszą ofertę z brzegu. Nie powiem wam, jaka to jest firma, w której tu jesteśmy. W ogóle wszystkie firmy raczej tutaj nie wystąpią w tym vlogu. O, patrzcie, normalnie jachcik. Nie, prom jakiś za mną płynie, ale i jaja. No i stwierdziliśmy, że bierzemy pierwszą lepszą ofertę z brzegu, z Olixa. Pojechaliśmy, wszystko załatwiliśmy tak naprawdę w 3 dni. Tydzień nam zajęło ogarnięcie wszystkich papierów. Jakieś tam papiery o niekaralności trzeba było wyrobić, trzeba było jechać do Sieradza, żeby tam w jakimś sądzie coś tego, pierdziele, pierdoły, inne bzdety. No i pojechaliśmy. No i jestem zadowolony, szczerze mówiąc. Z roboty trochę nie jestem zadowolony, dlatego prawdopodobnie będziemy ją zmieniać. Oczywiście nie mówię, jaka to firma, nie mówię, gdzie to jest, nie mówię, jak to wygląda, bo po prostu są kary za to, że to powiem. Dlatego tego nie mówię. I co, mordeczki? No i robotkę sobie zmienimy, nie? YouTube, man! Woo! Kurwa, to jest niesamowite, nie? Ja pierdolę. Ale faza, co ty się odpierdala? Ty, normalnie gość? Gość, kurwa, jakiś promie, chuj wie, co to za prom. Nagle krzyczy YouTube, man! Kurwa, to jest niesamowite.
jeszcze to nagrałem. Ja pierdolę. Nie no, niesamowity kraj, niesamowity. W ogóle wyjedźcie sobie kiedyś do kraju innego niż Polska, jeżeli nigdy nie byliście za granicą. Polecam wam, bo oczywiście możecie trafić na ludzi, którzy są zjebani, bo wszędzie są ludzie fajni, zjebani. No ale na pewno też traficie na tych dobrych, oprócz tych zjebanych i... No i będziecie mieli fajne doświadczenia, nie? No normalnie gość na promie płynie, YouTube. I powiem wam jeszcze tak, jeżeli ja wyjechałem za granicę, to każdy to może zrobić. Uwierzcie mi, że każdy to może zrobić. Najlepiej oczywiście wyjechać sobie z ziomeczkiem, bo wtedy plusy są takie, że nie czujecie się samotni. Plusy są takie, że we dwójkę zawsze w gównie raźniej, nawet jeżeli traficie na jakieś gówno. No i generalnie polecam wam pojechać z kimś, bo jest przyjemniej, po prostu, chyba nie muszę tego jakoś super tłumaczyć. Hotel mamy zajebisty, mamy bilarda, mamy siłownię. Żyć nie umierać, powiem wam szczerze. Zarobimy, może nie zarobimy kokosów, bo trafiliśmy akurat właśnie to jest też ten minus, że trafiliśmy na taką firmę, w której mamy chyba 10 na godzinę, 10 euro, albo nawet niecałe, nie wiadomo. No i tak kurwa średnio z tymi zarobkami, nie? Ale my nie jesteśmy wcale tym załamani, bo my tutaj przyjechaliśmy po pieniądze, owszem, ale przygoda, jaka, te chwile, jakie my przeżyjemy tutaj, ten vlog, który wy widzicie, ta pamiątka, te zdjęcia, te filmy, to jest wszystko ta ekstensja życia, to jest właśnie to, że mamy w ogóle taki plan, żeby jeździć sobie z Garbatym po krajach, na 2 miesiące powiedzmy do Francji, pach, 2 miesiące nagrywamy vloga, robimy jakąś tam prackę sobie, hotel ogarniamy na 2 miesiące, najlepiej w centrum, i 2 miesiące tam jesteśmy, zarabiamy sobie pieniążki, przy okazji kręcimy vloga i zwiedzamy, potem jedziemy do następnego kraju na 2 miesiące i tak robimy powiedzmy przez rok, po roku wracamy do Polski na pół roku i tak się kurde kręci jakiś content na YouTube'a. W ogóle myślałem też nad innym kanałem, nie wiem gdzie to wrzucę tego vloga, może do mnie, może już na jakiś inny kanał, nie wiem, Garbaci podróżują, cholera wie, może do mnie, nie wiem, nie mam pojęcia jeszcze, ale to jest naprawdę zajawka, nie? Jakby ludzie się przejmują, ludzie mi mówią, jak tu wyjeżdżają, że kurde, ogólnie wszędzie myślę, że będą narzekać. Jak gdzie nie traficie do jakiej lokacji, to myślę, że w tych hotelach, gdzie wszyscy ci są i Polacy, i ludzie, którzy szukają pracy, myślę, że zawsze będą narzekać. Bo ludzie mają tendencję do narzekania. Ale zawsze wszystko można zmienić, nie? O, kolejny jakiś statek. Ciekawe, czy ktoś coś będzie krzyczał. Nie, no ja jestem naprawdę zadowolony z tego wszystkiego. Nawet jakbym miał tu grosza nie zarobić, chociaż głupio tak pojechać i nie zrobić nawet grosza. Powiem wam tak, na plus zawsze wyjdziemy. Bo zabierają, odciągają nam z pensji właściwie wszystko za hotel, czyli mamy spanie, mamy wszystko. Za podróż na pewno nam się zwróciło, odłożymy tyle, żeby nam się zwróciło i nawet jeżeli by się nam tylko zwróciło i byśmy mieli nic nie zarobić, to ja wyciągam z tego w chuj. Bo wyciągam z tego wspomnienia, vloga, content, wszystko z tego wyciągam. Ja jestem tak zadowolony, że nie macie pojęcia, jak jestem zadowolony. Fest. Życie to jest jedna wielka podróż. I Wilczur właśnie podróżuje. Tam rowerek to pierdolnąłem. No niesamowite to jest, naprawdę. Polecam! No i jeszcze jedno chciałem powiedzieć, nie? Teraz tak sobie siedzę. Chwilę się zastanowiłem nad tym wszystkim, co teraz się stało, gdzie jestem i w ogóle, że jeszcze niedawno siedziałem w ławce w szkole i martwiłem się, że dostanę jebaną pałę. Martwiłem się, płakałem. Płakałem, kurwa. Zamartwiałem się tak. Tak się zamartwiałem tym wszystkim w tej szkole. Tak mnie jebali za to, że tej matematyki nie umiem. A ja skończyłem tą szkołę, chwilę porobiłem w Polsce, wyjechałem teraz do Holandii, siedzę sobie nad jakimiś kamyczkami, jakaś woda, jakieś zajebiste miasto, Venlo czy Velno, nawet nie wiem jak to się wymawia, a tu jestem. Nie umiem w ogóle angielskiego, a tu jestem. Żyję, to jest kurwa niesamowite. Żyję chwilą, nagrywam vloga, którego jak zmontuję, to będę miał pamiątkę na całe życie. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Zrobiłem to, co chciałem. Z najlepszym przyjacielem aktualnie, co mam. I mam nadzieję, że tak już zostanie do końca życia, że to będzie mój przyjaciel. Bo nie wiadomo, jak się losy potoczą, ale mam taką nadzieję, że nic nas z Garbatym nie poróżni. Z najlepszym przyjacielem postawiliśmy wszystko na jedną kartę, wszystko załatwiliśmy właściwie w tydzień i jesteśmy w Holandii, w jakimś kraju. Tak samo moglibyśmy być w innym kraju, moglibyśmy zwiedzać. Zarabiam pieniądze jakieś, nawet jeżeli to są marne grosze, to zarabiam pieniądze. Zwiedzam sobie przy tym kraj. Chłop jakiś nagrywam vloga i krzyczy hello YouTube. To jest kurwa niesamowite, nie?
To jest niesamowite, co tu się dzieje. Ja przed chwilą zamartwiałem się jakąś pałą, że ja nie będę miał pracy, żebym miał smutne życie, a co ja właśnie robię? Siedzę nad jakimś kamieniu, wpierdalam sobie żelki kwaśne, albo jakieś niekwaśne, popijam sobie to kolką za to, co zarobiłem w tygodniu. Ludzie, nie martwcie się szkołą, naprawdę, nie martwcie się takimi rzeczami. Jeżeli macie chociaż trochę pomysłu, oleju w głowie, nie wiem, jakiejś wyobraźni, to możecie zrobić z tym światem wszystko. Świat kreują ludzie, tacy jak właśnie ja, tacy jak wy. To jest niesamowite. Tak, i to są najmądrzejsze chyba słowa w tym całym vlogu, bo reszta to jest chlanie i jaranie. Oczywiście, jak ktoś nie ma łba do tego wszystkiego, to się może przyjechać do Holandii i zatracić się w trawie, albo w jaraniu, albo w piciu. Ale ja mam głowę do tego i nawet jeżeli coś odpierdalam na vlogu, tak jak wczoraj odpierdalałem, co nie wiem, czy to jest w kolejności ten vlog ustawiony, czy nie. Wczoraj piliśmy sobie z Garbatym, najebaliśmy się. Oczywiście podkręcałem to wszystko pod vloga, bo to ja podkręcam te rzeczy troszkę pod vloga, żeby wydawało się, że jestem jeszcze bardziej pijany niż jestem. Ale ogólnie... No to wiem, mam głowę do tego wszystkiego, wiem, że nie mogę się w tym zatracić i po prostu korzystam z życia. I love życie, nie? Kocham życie w chuj. Trochę się może języka, chociaż z tym językiem to ciężko, nie? Nie uczyłem się języka, ale uczcie się języka w szkole, bo wam się to przyda. Mi się oczywiście, ja nie umiem języka, dalej tu siedzę i wy też możecie tu siedzieć, ale na przykład nie pogadam sobie z jakąś fajną dupeczką, nie podejdę do fajnej dupeczki, nie zbajeruję jakoś super, bo nie znam tego języka, a przydałoby się zbajerować fajną dupeczkę, chociażby dla kontentu, albo do vloga, albo dla samego siebie, dla fanu. Nie zrobię paru rzeczy, mam pewne utrudnienia, ale i tak czuję się zajebiście. Pozdrawiam wszystkie moje nauczycielki, które kurwa mówiły, że będę miał w życiu ciężko. Mam teraz ciężko w robocie. Teraz mam ciężko w robocie. I wiecie co? Zaraz ją zmienię. Zaraz zmienię tą robotę. Przyjechałem tu do Holandii, mogę sobie powiedzieć do tej pani, jakiejś tam koordynatorki naszej, że chcę inną robotę. I zmienią mi tą robotę na trochę lżejszą. A wy się przejmujecie, kurwa, w tych ławkach. Przestańcie pierdolić, ludzie. Przestańcie pierdolić. Życie jest piękne. Tylko musicie wszystko, kurwa, podejść do tego. Wszystkiego musicie podejść z uśmiechem. Dobra, koniec pierdolenia. Pozdrawiam. Naprawdę w chuj jestem szczęśliwy, nie? Kocham życie! Kurwa.